Niedziela palmowa oznacza dla katolików początek Wielkiego Tygodnia i przypada na ostatnią niedzielę przed świętami Wielkiej Nocy. Aby uczcić ten dzień, mieszkańcy gminy Trzebnica zebrali się na deptaku, aby zaprezentować wykonane własnoręcznie palmy oraz świętować początek Wielkiego Tygodnia. Niedziela palmowa jest szczególnym okresem w życiu, myślę, każdego chrześcijanina, bo to jest triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy, gdzie wszyscy śpiewaliśmy Hosanna i później przygotowaliśmy się na ten okres bardzo szczególny w naszym życiu. Pomimo ponurej pogody, trzebnicki deptak wypełnił się śpiewem i tłumem, który razem świętował i dzielił się radością z nadchodzącego święta Zmartwychwstania Pańskiego. Co roku przychodzę, bardzo mi się tutaj podoba, podziwiam palmy. Można sobie coś kupić, na przykład kiełbaskę wędzoną. No i stoiska są przepiękne, przepiękne. To są takie rękodzieła, że sama robię i dlatego podziwiam. Bardzo ładnie, jak co roku praktycznie. Jesteśmy co roku tutaj, także bardzo fajnie jest. Ładna muzyka i wszystko. Niedziela palmowa to bardzo ważne święto dla Trzebniczan. Tradycyjnie otwiera je pochód orkiestry, który kieruje się z deptaku w stronę bazyliki. Tam gromadzą się wszyscy wierni, aby uczestniczyć w uroczystej mszy świętej, podczas której poświęcone zostają palmy wielkanocne. W tym roku swoją palmę przygotowały aż 23 sołectwa. Co roku od 12 lat uczestniczymy w niedzieli palmowej. Przyszliśmy z własnoręcznie wykonaną palmą w bardzo naturalnym stylu. Troszkę różniącą się od innych. Myślę, że też ładną, skromną. Bardzo z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim sołectwom za włączenie się jak co roku w nasz kiermasz tutaj wielkanocny, a szczególnie za wykonanie pięknych palm. Naprawdę, wszystkie palmy były dostojne, wszystkie palmy bardzo bogato zdobione, ręcznie z materiałów, bym powiedział, tych takich tradycyjnych. Ważne, że tą tradycję tutaj pilnujemy w Trzebnicy, bo wydaje mi się, że żebyśmy nie poszli w zapomnienie. Cieszę się, że pan burmistrz, lokalna społeczność, sołectwa kultywują piękne tradycje palmowe. Widać, że te tradycje tutaj w gminie Trzebnice są podtrzymywane. Każde sołectwo, które przygotowało swoją palmę, bierze udział w specjalnym konkursie. Najpiękniejsza palma może być jednak tylko jedna. W tym roku zwyciężyły Domanowice. Palmy wielkanocne to nie jedyne wyroby, jakie można było podziwiać na trzebnickim deptaku. Sołectwa z gminy Trzebnica zajmują się rękodziełem, ale i wytworem własnych produktów spożywczych. Pan Emil Kosoń z Cerekwicy od wielu lat produkuje wyroby wędliniarskie, do czego zachęcił go jego brat. Z kolei jego żona samodzielnie szyje poduszki. Popyt na takie rzeczy jest, ponieważ patrząc na to, co mamy w ofercie na półkach sklepowych, pod kątem zdrowotnym i jakościowym, no to są to niekiedy produkty, które są smaczniejsze i które też można dłużej przechowywać. Trzebnicka Wielkanoc z pewnością będzie kolorowa i radosna. Hanna Galik, Echo 24.